Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury, podpisanie umowy na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, a także spotkanie z mieszkańcami to główne punkty wizyty Artura Kosickiego w Bargłowie Kościelnym. Gratuluję tej inwestycji bardzo serdecznie dziękuję, że pomimo wakacji, czyli tej wspaniałej też pogody, jesteście tutaj Państwo i ze mną i z radnymi. I cóż, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy na podpisaniu umowy na termomodernizację tej szkoły, bo tutaj już Pan wójt o tym mówi Polska rozwija się w sposób zrównoważony i województwo podlaskie się rozwija. Chcemy, żeby nie tylko takie miejscowości jak Białystok, Łomża czy Suwałki w naszym województwie się prężnie rozwijały, ale też i Bargów, Kościelny, bo nieszczęścią częścią tego województwa. W ramach zapoczątkowanej w lipcu ubiegłego roku akcji marszałek wszystkich gmin, włodarz województwa odwiedza wszystkie podlaskie gminy. Spotykać się z państwem, dyskutować z państwem, słuchać państwa Pytać, co należy zrobić? Jak możemy Państwu pomóc, jak należy zaprojektować nową perspektywę unijną, tak, żeby takich ośrodków na terenie gminy było jeszcze więcej? Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym. Budynek po dawnym przystanku autobusowym został rozbudowany i zaadoptowany na potrzeby lokalnego centrum kulturalnego. Gmina otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 100 tysięcy złotych? Dzisiejsza uroczystość to długo oczekiwany obiekt, którego na terenie gminy Bargów Kościelny nie było, który został wybudowany w tym roku. Jest to gminny środek kultury. Tutaj mieliśmy poprzednio budynek przystanku, który został rozbudowany i powstał ten piękny obiekt. Nie byłoby to możliwe... Bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, Pana Marszałka, Zarządu Województwa i radnych wojewódzkich. Za to im serdecznie dziękuję. Podczas wizyty podpisano również umowę na dofinansowanie, kupna i montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców gminy. W ramach dotacji ma powstać około 20 takich urządzeń. Cała inwestycja będzie kosztować prawie 470 tys. zł. Zatem dotacja z funduszy europejskich pokryje blisko 80% kosztów. W ramach akcji Marszałek wszystkich gmin Artur Kosicki spotkał się także z mieszkańcami Bargłowa Kościelnego. Gmina w ciągu 2,5 roku otrzymała od samorządu województwa wsparcie w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Dzięki temu zrewitalizowano m.in. centrum Bargłowa. Ponad 42 tysiące zł trafiło tu też do programu Odnowy wsi województwa podlaskiego. Regularne wsparcie dostają też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2019 roku na sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie strażaków z terenu gminy z budżetu województwa trafiło blisko 43 tysiące złotych. Czek na 15 tysięcy złotych dla OSP przekazano też podczas spotkania w Bargłowie.